W tym odcinku pokazuję Wam stronę, na której możecie się dowiedzieć na temat 30 najpopularniejszych kontrolek tworzonych przez third party company, czyli firmy zewnętrzne, które pobierają pieniądze za to. Oczywiście są firmy, które jak korzystacie z IDE Visual Studio Community, wersję Community, nie musicie płacić za te kontrolki, one mają dofinansowanie prawdopodobnie z Microsoftu lub innych firm na to, żeby za darmo Wam oddać swoją pracę, więc na potrzeby nawet komercyjne, bo to chodzi o to, że tworzycie jakąś aplikację i na potrzeby komercyjne używacie tej aplikacji, tak jak to było z kontrolkami Nevron. Tutaj są ta, co w poprzednim wideo nagrywałem. Gdzie te kontrolki są? Nevron. Jeśli mieszają, jest DF Express. Trzeba skorzystać z wyszukiwania Nevron Vision. Te kontrolki, one są, tu jest nawet na stronie producenta napisane, że produkty Open Vision for .NET. I tu macie purchase, tak, czyli kupić Community Edition, widzimy, jest za darmo, jeżeli korzystacie z Visual Studio Community Edition. Dla tych, co tam nie wiedzą, bo już tam dużo ludzi może się nie jest tak zaawansowane w programowaniu, Community Edition wpisujecie i pobieracie sobie, bo macie różne wersje środowiska do programowania Visual Studio. To jest Community Edition. Jeżeli to pobieracie, instalujecie na przykład Nevron i możecie do użytku komercyjnego, to jest bardzo ważne, komercyjnego, czyli możecie tworzyć własne aplikacje i sprzedawać. Interfejs użytkownika jest bardzo ważną sprawą, więc ja polecałbym Wam kupić takie kontrolki, jak się zabieracie za biznes profesjonalnie, ponieważ nie każdy, wiecie, te kontrolki to są tworzone przez grafików, tworzone przez ludzi innych, którzy się na tym lepiej znają od Was. Ja tam się nie znam na takim, ja umiem tworzyć biblioteki, ale wiecie, no nie będę się bawił w kontrolki, za dużo czasu by to zajęło, no chyba żebym otworzył sobie firmę i sam tworzył takie kontrolki i je sprzedawał. Więc to tak, no to co tu więcej powiedzieć, a link do tej strony sobie Wam umieszczę w tym wideo, no i jak będziecie chcieli, to sobie kupujecie, albo korzystacie na przykład tak jak tutaj z Nevronu za darmo. Możecie sobie, nie wiem, wykresiki, jakieś przyciski korzystać na, są różne biblioteki. Jeżeli pracę szukacie jako programista, no to wiadomo, że będziecie musieli się przyzwyczaić do tego, co firma używa jakich kontrolek, ale tu widzicie, masę tych kontrolek jest, no przepiękne są. Macie do technologii WinForm, WPF, Silverlight, macOS i tak dalej, więc pełno tych kontrolek jest, wiecie, to zależy, co tam chcecie. No, te na portalach takich widzicie z walutami, stock price, czyli to korzysta na przykład Wirtualna Polska, ma takie wykresy. Nie wiem, czy oni korzystają z Nevrona, mogą korzystać z innych. Oczywiście są darmowe, ale wiecie, ja polecam Wam płatne. Chociaż ta jest bezpłatna, jak na Community. Bo kupicie i macie dostęp do dobrej dokumentacji i tak dalej. No, to taka moja rada, że jak tworzycie interfejs użytkownika w swojej aplikacji, czy to na Xamarin na przykład, user interface, to macie przyciski jakieś takie, o wiecie, bo standardowe kontrolki Visual Studio, one też nie są złe, no ale te kontrolki, te, bynajmniej te wykresy bardziej są lepsze, jeżeli chodzi tutaj o to, jest super zrobione, wiecie, i warto sobie korzystać z takich rzeczy, bo no te wykresiki super są naprawdę i one poprawiają. Użytkownicy lubią takie aplikacje. Użytkownicy nie lubią nudnych aplikacji, a darmowe aplikacje przeważnie, no nie korzystają z tych kontrolek albo w małej maści. I wiecie, no dlatego są bezpłatne, no. Bo chyba nie kupicie kontrolek za, nie wiem, 6000 zł, żeby nie zarobiły na siebie, prawda? To taka moja rada dla Was, że tutaj macie stronę 30 najpopularniejszych kontrolek do technologii .NET, czyli na Microsoft, programowanie w Microsoftie, na ASP.NET, Ajax, Model View Controller i aplikacje desktopowe Windows. I sobie wybierajcie i korzystajcie, ja tam wideo jakieś umieszczę, Kendo jest bardzo popularny, Telerik bardzo popularny, ale tak jak mówię, to
wszystko sobie musicie przetestować sami i zobaczyć, co wam pasuje i czy cena wam pasuje, czy nie pasuje, więc musicie sam dojść. Taka rada dla was.